Hej, hej, pora sobie ocenić. Kolejny, trzeci, tak? Trzeci odcinek Wojen Klonów, sezon siódmy, odcinek trzeci. I e, słuchajcie, tym razem, e, to powiem jako taki news na sam początek, e, tym razem, słuchajcie, pojawił się dubbing, polski dubbing. Są polskie napisy i polski dubbing. Sprawdzałem trochę, jak to wygląda na Disney, e, bo oglądam oczywiście na Disney. I e, no, właśnie dziwnie, bo na przykład, nie wiem, losowo wybrałem jakiś tam odcinek drugiego, sezonu, to polskiego dubbingu i polskich napisów nie ma. Odpaliłem, nie wiem, Frozen, yy, tak? Krajnę Lodu i też polskiego dubbingu i polskich napisów nie ma. Z tego, co widziałem, jest yy, polski dubbing i polskie napisy do pierwszego odcinka siódmego sezonu i do trzeciego. Do drugiego nie ma. Może... Może właśnie w tej chwili, jak ja to nagrywam, oni to dodają teraz, tak? W każdym razie, tak, no jest oczywiście nowy aktor od który dubbinguje klony, bo poprzedni niestety zmarł. Nie pamiętam nazwiska, ale napiszę w komentarzu, znaczy napiszę w opisie filmu, jak nazywa się aktor, który dubbinguje klony teraz w nowej wersji, bo wiem, że jesteście tego bardzo, bardzo ciekawi zadawaliście to pytanie też na, widziałem na Facebooka, na Facebooku. Przy okazji przypomnę oczywiście o Instagramie Biblioteki Osus, że tam warto zajrzeć i przypomnę również o Facebooku Biblioteki Osus, bo tam też warto zajrzeć. No i Słuchajcie, oceniając ten odcinek, żeby tak już nie przedłużać, ten materiał, mój bardzo fajny, trzymający w napięciu. Wreszcie, po, poprzedni mi się średnio podobał, jeśli mam być szczery, bo był taki jakiś przydługi. W każdym razie, tutaj mamy jakieś tam zakończenie tego motywu wydobycia, czy odbicia wydobycie to trochę głupie słowo odbicia klona Echo. I jakby Anakin Skywalker Bad Batch, czyli Clone Force 99, i właśnie um, klony się um, uciekają z tego miejsca, gdzie był przetrzymywany echo, tam robiąc troszkę rozpierduchy, i jakby łączą siły z. Um, Mieszkańcami z Kako Minor Ponieważ Unia Technokratyczna Robi tam, że tak powiem no, dochodzi do potyczki dochodzi do, dochodzi do wojny I no niestety właśnie Unia Technokratyczna Nie jest bardzo zadowolona z tego co się stało Bo oczywiście no, nie muszę wam powiedzieć Że Unia Technokratyczna i VAT Tambor Muszą się wycofać ponie... No i są bardzo niezadowoleni z tego Że Echo został odbity Ponieważ no już teraz nie mają Możliwości, że tak powiem Rozpracowywania planu Klonów i, no i jakby tracą tą przewagę w walce, tą przewagę w wojnie. Posłuchajcie, jakim głosem gadają teraz klony, bo w tle oczywiście idzie. Może istnieje, ale Wam się nie spodoba. No właśnie, jeszcze na chwilę zamilknę, jak, jak będą się odzywały klony bardziej, bo tutaj akurat wybrałem moment taki niezbyt, niezbyt do tego dobry. No i co? Odcinek oczywiście wizualnie bardzo, bardzo dobry. Znowu mam to samo za każdym razem, jak odpaliłem. Właśnie losowy, jakiś tam odcinek drugiego sezonu, żeby sprawdzić, czy jest dubbing. No to byłem zawiedziony, bo po prostu no mam wrażenie, jakbym oglądał animatykę wręcz, a nie, a nie animację. Tak? Ta różnica w animacji po prostu, ja ją widzę, bardzo mi zaczęła w tych starych odcinkach przeszkadzać, także przez to mi się te odcinki stare trudniej ogląda i to dużo trudniej, niestety. Bardzo nad tym boleję. Oczywiście ten. Duży klon, kurcze z Clone Force 99, jak on się nazywa, jest bardzo cringeowy tutaj. Właśnie teraz zerkam, że ta scena idzie. Chyba mamy mdłości! Jesteśmy, dobrze, będzie Reker, on się nazywa Reker. Tak, no ale właśnie też słyszeliśmy próbkę klonów, jak brzmią klony. I co jeszcze mogę powiedzieć o tym, o tym odcinku? Bardzo mi się podoba design w ogóle maszyn Unii Technokratycznej. Bardzo jest fajny, bardzo jest inny niż jakby pozostałych droidów, które widzieliśmy w Wojnach Klonów, więc to jest super. Nie wiem, czy jakby wcześniej już ten design się pojawiał, dlatego że no tak jak zawsze wam wspominam, jestem... Jestem raczej no, takim lajkiem klonu warsowym, no bo widziałem pierwszy sezon i teraz oglądam siódmy, tam zacząłem drugi oglądać w tej chwili i nagrywać. Te odcinki to od razu powiem, te odcinki się pojawią w swoim czasie z mojego oglądania tych odcinków końcowych pierwszego sezonu i oczywiście początkowych drugiego sezonu, ale to, ale to spokojnie, bo na razie mam strasznie mało czasu na obróbkę tych materiałów, więc, no, więc to się pojawi. Ja je sobie tam oglądam, nagrywam, ale. Ale się pojawią w określonym czasie. I co jeszcze mogę powiedzieć? Fajny design. Bardzo mi się podoba ten to właśnie klon Echo i to, jak on, jak on się porusza, jako no, taki ranny, częściowo, nie wiem, zamieniony w robota klon. Mam nadzieję, że on się jeszcze pojawi w kolejnych odcinkach. No bo mam wrażenie, że ten. Arc związany z Bad Batch się chyba właśnie kończy, nie wiem, no zobaczę za tydzień, czy się kończy, czy nie. W każdym razie, no jakby mam takie wrażenie, że ten arc Bad Batch się kończy, a to jest bardzo fajna historia. O, tak jak mówię, słabym poprzednim czy słabym, no może trochę słabszym poprzednim odcinku, no to teraz jest no to teraz jest naprawdę lepszy, dynamiczny odcinek z jakby mało takich cringe'owych elementów. O tutaj Facebook mi się odezwał w tle, ale nie chcemy, żeby mi się odzywał Facebook. Dobrze, już. Jeszcze czekam, żeby wam tutaj pokazać kawałek, ale to może wmontuję jakieś 30 sekund, żeby wam pokazać, jak się klony odzywają. O, może teraz będzie słychać kawałek, żebyście właśnie ten nowy dubbing klonów. Jest pod wrażeniem, że ujarzmiliśmy Kiradaki, ale chcę wiedzieć, czemu wróciliśmy tutaj. Powiedz, że nie mieliśmy wyboru, że. że gospodarze nas tam już nie chcieli. Nad Dezjedidin. Yes, 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 yes. Mam wrażenie, że mówią po rosyjsku, tak, by the way, ale to tak na marginesie. No właśnie, i teraz dochodzi do walki, ale nie będę o tym, o tym teraz mówił. W każdym razie, tak, bardzo fajny odcinek, bardzo fajne chyba zakończenie motywu czy tego arku Bad Batch i zdecydowanie warto go, go obejrzeć. Oczywiście, znowu pojawia się pytanie, gdzie go obejrzeć, ale to nie będę na to odpowiadał i proszę w komentarzach też tego nie robić, bo. No, bo jakby, no, na priwie się proszę dzielić linkami do pirackich stron. Można założyć, um, dostęp do Disney Plus wymaga to trochę zachodu. Zawrali jego wolność, jego człowieczeństwo. Chcieli go zmienić w bezduszną maszynę. Dashket, ale to jeden hajt. pui. Właśnie specjalnie zamilkłem. Żeby było słychać właśnie głos klona. Ja wam bardzo dziękuję. Przypominam o Instagramie Biblioteki Osus, przypominam o Facebooku Biblioteki Osus. I co? No i zapraszam też na serwer Discord. Tam dyskutujemy na temat Klon Warsów, wymieniamy się informacjami na temat Klon Warsów i też warto tam zaglądać. Także. Trzymajcie się, uśmiechajcie się często i niech moc będzie z Wami. Pa! pa.